podczas pracy w teatrze, na próbach, razem z przyjaciółmi, razem z młodymi ludźmi. Uczestnik zajęć teatralnych od grup dziecięcych po studenckie ma możliwość przede wszystkim rozwijać kompetencje miękkie, czyli współpracę w grupie, kreatywność, wyobraźnię, umiejętność organizacji pracy, bo zajęcia w teatrze zajmują oczywiście w ciągu tygodnia dość sporo czasu, a do szkoły czy na studia trzeba chodzić i też się przygotowywać. Poza tym ma możliwość uzewnętrzniać siebie, emocje, pracować nad nimi, w jakiś sposób kreować postaci sceniczne, w jakiś sposób wchodzić w jakby buty innych postaci, przeżywać inne role życiowe, być może po to, żeby z dystansem na nie potem spojrzeć i nie musieć w życiu osobistym takich wyborów dokonywać, albo przynajmniej być na takie wybory przygotowanym, ale przede wszystkim kompetencje miękkie, które realizuje i rozwija, pomagają mu później w podejmowaniu pracy zawodowej, nie tylko artystycznej, aczkolwiek wielu artystów po zajęciach teatralnych się ujawniło, scenografowie, aktorzy, muzycy, ludzie, którzy pracują przy teatrze, przy filmie, bo zafascynowali się taką działalnością właśnie na zajęciach pozalekcyjnych. Natomiast jeżeli chodzi o zawód, pracę, to bardzo często pracodawca w tej chwili wymaga, czy też oczekuje od pracownika, młodego człowieka, właśnie umiejętności pracy w grupie i kompetencji miękkich, których młody człowiek nie jest w stanie nauczyć się z książek. To jest możliwe do wyuczenia, do rozwoju tylko poprzez działanie, poprzez kontakt z innymi ludźmi, poprzez doświadczenie. I tego właśnie doświadczenia można nabyć na zajęciach teatralnych, na zajęciach scenicznych. Spotkajmy się przy samochodzie za 5-10 minut, ok? Dobrze. Fundacja Arteria w międzynarodowym partnerstwie realizuje projekt Master the Act. Projekt ten ma na celu przeniesienie kompetencji miękkich, takich, których między innymi możemy nauczyć się podczas zajęć teatralnych, do życia zawodowego. Przygotowuje materiały mające na celu wsparcie między innymi działów HR do przygotowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych oraz do szeroko rozumianego rynku pracy.